Dzień dobry. Zakończyliśmy pracę. Chciałem pokazać, jak to wszystko działa. Więc tak, zamontowaliśmy wzornik urządzenia samohamownego. Niby ono jest tutaj, ale jak ktoś będzie akurat wchodził, to ciężko będzie szkolić. Więc jest zapięte. Za chwilę pokażę, jak się to zdejmuje i zakłada. Trzeba dodać do szkolenia taką część, że to jest napisane też w materiałach szkoleniowych, to wszystko, więc można sobie doczytać. Za pomocą sztureczka ściągamy urządzenie samohamowne, czyli karabinek urządzenia samohamownego, różnie to możemy nazywać. I zapinamy tutaj do punktu centralnego uprzęży. Można też zwrócić uwagę klientom, że otwiera się to inaczej. Najpierw naciskamy z tyłu, potem z przodu. Następnie zapinamy do tych punktów oznaczonych na czerwono karabinki dwa. I klienci w ten sposób mają wchodzić na górę. To jest nieobowiązkowe, jeżeli chodzi o Was. Znaczy, Wy możecie wchodzić w ten sposób, ale klient po wyjściu na górę pierwsze co robił, odpinał urządzenie samohamowne i pozostawał bez asekuracji. Dlatego wprowadziliśmy obowiązek zapinania to jeszcze karabinków, żeby przypadkowo wypięte urządzenie nie spowodowało ryzyka upadku. Teraz dalej jest zabezpieczony klient. Dlatego trzeba to wprowadzić. Czyli mówimy, że dopiero po wyjściu na górę możemy, czyli w tej sytuacji wychodzi na górę, następnie wypina jeden karabinek, zapina do pętli oznaczonej na czerwono, wypina drugi, zapina do pętli oznaczonej na czerwono, wypina urządzenie i powoli wypuszcza. I można trzeba dodać, można, nie, znaczy nie trzeba, a nie można, dodać, że takie samo urządzenie jest na zejściu i w trakcie schodzenia, po zejściu, czy może w trakcie schodzenia też trzeba to użyć, a po zejściu musimy sznureczkiem wypuścić powoli ten karabinek do góry, bo jak puścimy, to kogoś może uderzyć, bo jest sprężyna zwijająca, albo się po prostu może zablokować. Dodam jeszcze, że w tym wzorniku mieliśmy sprężynkę, która była zwykle montowana do urządzeń samohamownych. Teraz zmienili zasady, już nie ma sprężynki, tylko jest taki uchwyt, który zaraz zobaczycie tu obok na wejściu. Ponieważ tu mieliśmy tą sprężynkę, więc założyliśmy ją Wam tam na zejściu, bo tam najczęściej ludzie puszczają, to się blokuje. Dlatego nie macie sprężynki tutaj. To nie jest wada, że nie ma sprężynki, tylko dodatek, że w ogóle Wam sprężynkę założyliśmy. Ok, czyli to mamy urządzenie. Potem normalnie szkolimy tak jak zwykle. Zapraszam dalej. Na koniec trzeba zademonstrować, jak się przepinać do deskorolki. Tak? Nie desko, do linoskoczka, przepraszam, do linoskoczka. Na linoskoczku mamy taki ląż oznaczony na czerwono i to mówimy, że jak ktoś idzie na trasę niebieską, to jest przeszkoda linoskoczek, gdzie zamiast liny asekuracyjnej, takiej jak tutaj, mamy zwisający taki karabinek. Do niego się trzeba przypiąć. Jeden, dwa. Ja zawsze pokazuję, że potem nie wypinam karabinków na końcu linoskoczka, tylko znowu po linoskoczku znowu się przypinam, tak? I w ten sposób kończymy szkolenie. I teraz jak się to demontuje, no to akurat jest bardzo łatwo, bo wystarczy sobie stanąć, jak ktoś tego wyższy odpiąć, żeby tego nie ukradli, tak, karabinkiem tam i to mamy już do schowania. Jedna rzecz. Druga rzecz, czyli to, można oczywiście się wspinać po tych linkach, ale i tak musimy mieć drabinę, żeby ściągnąć drabinkę, którą zaraz pokażę, jak się demontuje. Czyli przestawiam drabinę, wychodzę sobie do góry, odpinam tutaj karabinek. I naokoło karabinkiem spinam te dwie pętelki, tak? I jest zdjęte, żeby nie ukradli. Drabinka. Jak ją zdemontować, zamontować? To są śruby rzymskie. Trzeba złapać tutaj, nie można kręcić tylko jednym tym, bo może się ukręcić tutaj na drabince linka, więc trzeba trzymać tu u góry i kręcimy. Możliwe, że na początku będzie trzeba odkręcić całkiem, żeby wyjąć. Teraz nie chce wyjść, tak? Więc możliwe, że trzeba będzie odkręcić całkiem. Dalej nie chce wyjść. O, czyli pewnie odkręcę do zera. No i teraz możemy albo to sobie schować i to zostawić tylko, żeby nie spadło, albo nakręcić z powrotem. Trochę więcej obrotów, żeby przypadkiem nie spadło, tak? I to samo tutaj. Odkręcam. O, tu się udało, że wyjdzie. Istnieje możliwość, że w czasie użytkowania ta lina się tam ułoży na górze i śruby rzymskiej Wam już zabraknie.
Tam jest u góry łańcuch. Wystarczy skrócić oczka łańcuchu, odkręcić ten łącznik i przepiąć go do oczka niżej, tak? Albo dwóch, albo trzech oczek niżej. Wtedy skróci się wysokość tej drabiny. Jeśli się okaże, że to się wszystko tam ułoży, obniży w dół i tak dalej. Dobra, i teraz jak to demontować? Po pierwsze, to na górze będzie ciężko pokazać, więc pokażę tutaj. Wystarczy, że tą drabinę podciągniemy i zawiesimy tutaj w ten sposób. Zobaczcie, tu i tu. Tylko oczywiście tam na górze, tak? Po wyjściu na drabinę. Może pokażę za chwilę, jak będę demontował, bo i tak stąd jedziemy, więc muszę zdemontować, ale pokażę najpierw, jak się to montuje, tak? Czyli opuszczam to sobie wszystko na dół. No i zapinam, tak? Teraz nie chce mi wejść, więc muszę to odkręcić. W jedną stronę kręcąc tym, odkręca się i tu, i tu. To jest lewy gwint, to jest prawy gwint. Da się włożyć albo się... O, tak się udało włożyć. Jak się tak udało, to już muszę rozkręcać. No i nakręcam, tak? Kręcę, kręcę, kręcę. Spróbujemy tym. Dobra, jak jedno wejdzie, to drugie nie wejdzie zapewne. A, udało się. Tak samo działa drabinka zejściowa. Zgodnie z prawami fizyki i siłami, jakie działają w napiętych linach, jak tu mocno nakręcę, to obciążając tą linę w ten sposób, moim ciężarem, powoduje, że ten kamień może się lekko nawet ruszać. Ale jakbyście chcieli go przenieść, to niestety byłoby ciężko, bo on waży około 300 kg. Przynajmniej tyle za niego płaciłem. Był na wadze i sprawdzałem, 300 kg, tak? Teoretycznie nie powinien się w ogóle ruszać, ale tak będzie, że się trochę będzie ruszał. No i teraz oczywiście klient jak ma zejść, to ściąga sobie urządzenie samohamowne. Powoli, bo jak będzie szybko, to się blokuje, tak? Więc powoli sobie ściąga, zapina tutaj. Następnie do tych punktów oznaczonych jeden karabinek, drugi karabinek, tak? I to jest ta rączka, o której mówiłem. Kiedyś to była sprężynka, teraz zrobili taką gumową rączkę. Istnieje ryzyko, że jak ktoś to puści, to dobije urządzenie i będzie ciężko to wcisnąć. Wtedy trzeba próbować mocno wcisnąć do środka, w ostateczności odciąć trochę rączkę albo wysłać do reklamacji. No, jest problem z tym urządzeniem, jak nie ma sprężynki. Można jeszcze poszukać gdzieś sprężynki. Nie dają, niestety. No i zobaczcie, co się dzieje. Teraz wchodzę, ta drabina jest w miarę sztywna, ale kamieniem ruszam, tak? Przechodzę na górę. Klient po wyjściu, pierwsze co musi zrobić, to się przypiąć karabinkami tutaj, tak? Uważając na sznurek, żeby mu się nie poplątał, co właśnie uczyniłem. O proszę. Co się może zdarzyć? Może się zdarzyć, że to urządzenie się tu na górze zapląta. Zablokuje, więc trzeba wyjść do góry. Trzeba próbować wziąć. Jeden tu. Jeden tu. Jak się tu zablokuje, to trzeba próbować to podsłuchać, próbować wypchać do środka. A jak nie idzie, to obciąć troszeczkę tą gumę, albo nie wiem, próbować ją zdać gdzieś w dół. Może jakiś się do góry podniosę, bo ona jest rzekoma. O, lepiej jak jest tak, że ona jest wyciągnięta. Czyli w razie draki jak uderzy, wtedy będzie można ją wcisnąć głębiej. No takie wymyślili teraz, nic nie poradzę na to. Tu macie zabezpieczenie, żeby nie osadzi. Kluczyki wam zostawimy. I schodzimy asekurując się oczywiście. To informacja zwłaszcza do Dawida, bo Dawid lubi się wchodzić bez asekuracji. Jak pracuję bez klientów, bez żadnego problemu mogę chodzić tylko w ten sposób, tak? Bez karabinku tutaj. Zgodnie z instrukcją, którą dostaniecie, można tak sobie działać. Schodzę na dół. Żeby mi sznureczka nie ukradli, to sobie go zwijam. A, jak puszczę, to będzie uderzenie. Możesz go wpiąć w drabinkę. W drabinki dziewczyny. W drabinkę możesz go wpiąć. I zwijać z drabinką. No tak, ale to później na górze i tak muszę wejść, więc go na górę zwinę. Jak będę po drabinie wchodził, tak? Czyli odkręcam sobie to. Oczywiście można to zrobić też bez drabiny, demontaż. Jedna osoba wchodzi na górę, zakłada sobie linę na złodzieja. Druga osoba tu mu odkręca. Ten podwija drabinkę, pierwszy co jest na górze. I zjeżdża na złodzieju, ściąga, tak? Więc bez drabiny da się to zdemontować. Z montażem trochę gorzej, no bo trzeba by linę najpierw przerzucić, żeby tam wejść jakoś.
Mam nadzieję, że te wyjaśnienia są jasne. Dobra. Tak, drabina do góry. Jest przybita drabinka, żeby kogoś nie przyszczypała, więc trzeba ją sobie sięgnąć. I zaczepić, tak jak mówiłem. Jedno ramię to, drugie tu i się zabezpiecza. Następnie mogę zapiąć wyżej. Opuść linkę, bo jeszcze... Wszystko zostawimy w skrzydłami, tam są jeszcze dokumenty. Aha, dobra, okej. Nie trzeba. Nagrywasz jeszcze? Tak. Tak? Tak. Dobra. Czyli linka wisi, gdzieś schowana. Nikt nie powinien tego teoretycznie ukraść, jest zabezpieczone. No i po drabinie schodzę na dół, tak? Oczywiście uważając, żeby nie wpaść. Chciała wam podpiąć razem z pudłem od urządzeń samohamownych i dokumentami na urządzenia samohamowne i drabinki zostawi mu pani kierownik. Pudła się przydają, żeby potem wysłać te urządzenia co roku do przeglądu. Dziękuję.